Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, tak brzmią słowa jednej z popularniejszych piosenek ostatnich lat. Okazuje się jednak, że zarówno misie, jak i kwiaty to elementy, których podczas obchodów walentynek zabraknąć nie może. I w tym momencie uspokajamy wszystkich zapominalskich. Macie jeszcze czas, bo walentynki dopiero jutro. Przygotowania do tego dnia trwają jednak już od pewnego czasu. A o miłości i tym, co będzie się działo 14 lutego, opowie teraz Fatima Orlińska. Choć ci prawdziwie zakochani nie potrzebują specjalnego dnia, by okazywać sobie uczucia, to walentynkowy trend opanował świat na tyle, że trudno od niego uciec. Serca małe i duże, misie, róże oraz balony widoczne są niemal na każdym kroku. U nas są to zdecydowanie balony z helem. Najczęściej są to klasyczne, czerwone, błyszczące serduszka, ale z roku na rok również mamy coraz większe zainteresowanie, jeśli chodzi o jadalne dekoracje, takie jak cukiereczki. Oprócz takich zamówień indywidualnych mamy również zamówienia od restauracji, od salonów kosmetycznych, od różnych miejsc, gdzie również się świętuje, mimo że to nie są takie, powiedzmy, osobiste wyznania miłości. Także tak, przed walentynkami również już u nas dużo się dzieje. Sporo będzie się działo również w środę, 14 lutego. Na ulicę Katowic wyjedzie specjalnie przygotowany tramwaj, w którym będzie możliwość i niepowtarzalna okazja nie tylko złożyć życzenia, które zostaną wyemitowane w telewizji TVS, ale również zaśpiewać wspólnie ze specjalnymi gośćmi. Projekt, który realizujemy dla naszych widzów wspólnie z tramwajami śląskimi. Będzie to Zakochana Bana. Będzie tramwaj jeździł po Katowicach w godzinach popołudniowych. Tam będzie nasza artystka Kasia Lorenz i Witek Geno będzie robił show. Myślę, że będzie bardzo romantycznie, że będzie bardzo wesoło. Będzie można składać życzenia, na przykład swojej połówce, która mieszka gdzieś tam w innym zakątku Polski. Zakochana Bana będzie kursowała w godzinach od 16 do 19, a w walentynkową trasę wyruszy z zajezdni Katowice-Zawodzie. Zakochanych pasażerów będzie woził historyczny wagon z 1957 roku. A że w święto miłości nikt nie powinien czuć się samotnie, szukających towarzystwa i dobrej zabawy, zaprasza Społeczne Ministerstwo do Spraw Samotności, gdzie organizowane są codzienne aktywności z okazji Tygodnia Miłości w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Mamy masę warsztatów, spotkań, aby nikt nie był sam, aby każdy czuł się też przytulony, zaopiekowany. Mamy cały tydzień miłości, którym jest mnóstwo spotkań, warsztatów, takich kół, ale co jest bardzo ciekawe, od tego tygodnia ruszamy też z fajfami w tygodniu. W środę, każda środa, już nie tylko sobota, ale środa będzie można przyjść i tutaj się potańczyć, rozerwać, poćwiczyć właśnie przy dobrej muzyce. Od godziny 17 do 20 zapraszamy na fajfy. A już dziś podczas jednego z takich spotkań rozmawiano o miłości nieco inaczej niż na co dzień, bo z perspektywy fizyka kwantowego. Naukowiec w swoim wykładzie podnosił, czy stan zakochania można językiem nauki ścisłej wytłumaczyć. Nie, po prostu nie. Istnieje cała grupa prób używania narzędzi nauk ścisłych do opisania tak magicznego zjawiska, jaką jest miłość, ale wielu zaryzykuje stwierdzenie, w zasadniczej większości przypadków jest to nadużycie. Dziś splątanie jest zjawiskiem fizycznym, którego istnienie bądź nieistnienie można sprawdzić w eksperymencie. Jeżeli wzięlibyśmy parę osób, które twierdzą, że są głęboko zakochane i taki eksperyment przeprowadzili w formie prostej gry, takiej gry Bela o nielokalność, moglibyśmy stwierdzić, czy one są faktycznie splątane, czy nie. Bo jeżeli nie ma eksperymentu, to nie ma o czym mówić. Warto jednak mieć na uwadze, że walentynki to doskonała okazja, by jednak mówić przynajmniej o tym, co czujemy.